Znajdujemy się w korytarzu, który łączy wszystkie pracownie rzeźby w naszym Instytucie Sztuk Plastycznych. Takich pracowni mamy tutaj cztery, prowadzone przez czterech naszych pracowników uczących rzeźby. W korytarzu są wystawione prace studentów z różnych lat, od pierwszego roku do prac dyplomowych. Oczywiście wystawiamy te rzeczy najciekawsze, one pozostają w korytarzu jako stała ekspozycja. Jeżeli chodzi o program, jaki realizujemy w naszych pracowniach, to oczywiście on się różni w zależności od lat. Na pierwszym roku realizujemy zadania o charakterze studyjnym, chociażby z tego powodu, żeby pokonać największe ograniczenie wolności artystycznej, jakim jest nieumiejętność, i dlatego ten pierwszy rok jest poświęcony na studium natury. Natomiast następne lata, jeżeli ktoś ma obligatoryjnie rzeźbę albo wybiera sobie rzeźbę, to już jest systematycznie zwiększająca się interpretacja rzeczywistości. Interpretacja zgodna z zadaniem, które jest podane studentom, ale także z własną wrażliwością, własną osobowością. No i jeżeli studenci decydują się na realizowanie dyplomu z rzeźby, no to wtedy to zamienia się już w bardzo autorską kreację i właściwie dyplom jest już taką indywidualną interpretacją tematu świata i rzeczywistości przez studenta w obszarze trójwymiarowej rzeczywistości, jaką jest rzeźba. No bo rzeźba wymaga uwzględnienia w realny sposób tego trzeciego wymiaru, który w dyscyplinach związanych z płaszczyzną no jest tylko w sferze iluzji. Tu musimy ten trzeci wymiar, oprócz pierwszego i drugiego, czyli wysokości, szerokości, ten trzeci wymiar, głębokość i możliwość obchodzenia z każdej strony, rozpatrzyć w realnej rzeczywistości. Niewirtualnej. Jeżeli chodzi w ogóle o zajęcia z rzeźby, to prowadzimy je nie tylko dla edukacji artystycznej, ale także dla grafiki, dla gier komputerowych. Jedni i drudzy mogą to, co wymyślą na płaszczyźnie czy na monitorze komputera, przenieść w realny świat, świat rzeczywistości, sprawdzić, czy te pomysły, które powstają na kartce papieru, czy na, tak powiedziałem, na ekranie monitora, sprawdzają się w trójwymiarowej rzeczywistości i do tego też służą pracownie rzeźby dla innych kierunków niż edukacja artystyczna.